Cześć! Dziś podejmiemy temat jesiennej pielęgnacji, czyli zrobimy sobie takie wprowadzenie. Od czego zacząć? Na co zwrócić uwagę? Nad czym się skupić? Jakie kroki wprowadzić? Zacznijmy może od tego, w jakim stanie jest nasza skóra najczęściej po okresie letnim. Czyli mocniej przesuszona, będzie potrzebowała nawilżenia, regeneracji, może mieć zaburzoną barierę hydrolipidową, mogą pojawić się przebarwienia, u jednych bardziej, u jednych mniej, mogą pojawić się delikatne zmarszczki lub też bardziej intensywne zmarszczki. Jest nad czym pracować, a jesień jest to idealny czas na to, żeby wprowadzić pewne zmiany, pewne zabiegi, pewne działania, pewne kosmetyki i substancje aktywne, które wspaniale podziałają na naszą skórę właśnie po okresie letnim. Bez względu na to, w jakim jesteś wieku, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy też w jakim stanie jest aktualnie Twoja skóra, to od czego tak naprawdę powinniśmy wyjść, to po pierwsze zbadać nasze znamiona po lecie, po okresie wakacyjnym i po okresie wysokiego promieniowania. To jest bardzo, bardzo ważny krok. Czyli badamy znamiona. A druga sprawa to kontrola stanu naszej skóry u specjalisty, u osoby, która się na tym doskonale zna, ale też przy wykorzystaniu różnego rodzaju urządzeń, aparatury profesjonalnej, która wykona właśnie taką diagnostykę, badanie naszej skóry. Jeśli oczywiście masz taką możliwość i dostęp do takiego urządzenia, bo to właśnie ono pokaże, w jakim stanie jest Twoja skóra aktualnie i co będzie jej potrzebne, na czym warto się skupić. Jeśli nie masz dostępu do takiego właśnie urządzenia, to skorzystaj z porad specjalisty, osoby, która sprawdzi stan Twojej skóry, zna się na tym i pomoże Ci w doborze odpowiedniej pielęgnacji, kosmetyków czy też zabiegów. Druga ważna kwestia, która bardzo często pojawia się, kiedy rozmawiamy o pielęgnacji jesiennej, zimowej, letniej czy też wiosennej. Anita, czy ja muszę zmieniać swoją pielęgnację i muszę zmieniać swoje kosmetyki na okres jesienny? Tak naprawdę odpowiedź brzmi nie, ale tylko wtedy, jeśli Twoja skóra jest w dobrym stanie, jeśli wiesz, że jest w dobrym stanie, jeśli kosmetyki Ci służą i naprawdę wszystko jest ok. Czyli nie zauważysz u siebie na przykład intensywnego przesuszenia, jakichś skórek widocznych, rozszerzonych porów, zaskórników, stanów zapalnych, czy na przykład przebarwień. Lecimy dalej. No i teraz przegląd Twoich kosmetyków. Sprawdź przede wszystkim wszystkie kosmetyki, które aktualnie stosujesz. Czy mają one jeszcze odpowiednie terminy przydatności? Jakie mają konsystencje? Czy są czyste opakowania? Czy będą to kosmetyki, które sprawdzą się u Ciebie w aktualnym sezonie, czyli do stosowania jesienią? Czy są to kosmetyki, które rzeczywiście działają i przynoszą efekty? I czy możesz je stosować właśnie, żeby uzyskać jeszcze lepsze efekty? Po takim przeglądzie kosmetyków zrób listę. Listę kosmetyków, które warto by było wprowadzić właśnie w okresie jesiennym. Takie, które na przykład mają mocniejsze substancje aktywne, zawierają substancje złuszczające, takie składniki, które sprawdzą się w przypadku aktualnego stanu Twojej skóry i tego, nad czym chcesz pracować, czyli na przykład załóżmy, że Twoja skóra po lecie jest przesuszona i potrzebuje intensywnego nawilżenia, więc warto by było wprowadzić do Twojej pielęgnacji takie kosmetyki, które zawierają na przykład ceramidy odbudowujące barierę lipidową, kwas hialuronowy, masła, tłuszcze, lipidy, mogłabym tutaj wymieniać godzinami. A jeśli na przykład trzeba będzie popracować nad przebarwieniami, które pojawiły się w tym okresie, to może warto pomyśleć nad substancjami takimi jak kwasy. Jeśli jesteśmy już tutaj jeszcze przy tych kosmetykach, to zatrzymajmy się na moment przy samych formułach. Bo w zależności od tego, jaki jest aktualnie stan Twojej skóry i nad czym będziesz pracować, warto skupić się właśnie na konsystencjach. Być może produkty, które stosowałeś w okresie letnim, będą za lekkie i warto przejść na przykład na nieco gęstsze, bardziej treściwe konsystencje, ale to oczywiście będzie też uzależnione od tego, co tam w tych kosmetykach będzie, jakie substancje aktywne, no i oczywiście jak Twoja skóra na nie reaguje. Ok, kroki w jesiennej pielęgnacji, na których warto się skupić. Przede wszystkim pamiętamy o bardzo dobrym oczyszczaniu naszej skóry. 2. Absolutnie nie rezygnujemy z filtrów SPF. Stosujemy je przez cały rok, dlatego tutaj te dwa kroki bardzo fajnie się ze sobą łączą, ponieważ przy stosowaniu filtrów pamiętamy o dobrym doczyszczaniu naszej skóry w wieczornej pielęgnacji, żeby je z naszej skóry usunąć i żeby nie dochodziło do tak zwanego zapychania porów. Moje ulubione słowo. Ale no właśnie, oczyszczanie i filtr. Regeneracja i odżywienie, czyli wzmacniamy barierę hydrolipidową, wzmacniamy naszą skórę. Pracujemy nad odbudową komórek skórnych i na wzmocnieniu nawilżenia naszej skóry i jej nawodnienia. Oczywiście w jesiennej pielęgnacji pamiętamy również o antyoksydantach i to jest bardzo ważny krok, bo antyoksydanty są nam potrzebne do tego, żeby nasza skóra nie starzała się tak szybko. Czyli wymiatamy wolne rodniki, ale też wspomagają działanie preparatów promieniochronnych, czyli między innymi filtrów. Plus do tego, w zależności od tego, jakie wprowadzimy antyoksydanty, mogą też działać one na poprawę wyglądu naszej skóry, na przykład piękny blask, rozjaśnienie i delikatne przebarwienia. Jesień to również świetny czas na wprowadzenie kwasów, ale o kwasach będziemy sobie jeszcze mówić, ponieważ kwasy też dobieramy do stanu naszej skóry, do potrzeb naszej skóry, w zależności od tego, jak będziemy działać, trzeba będzie zwrócić uwagę na stężenia, poruszę jeszcze ten temat. No i na zakończenie zabiegi, coś o co mnie już pytacie, czyli jakie zabiegi wprowadzić na jesieni, które są najbardziej skuteczne i z których warto skorzystać. Ten temat oczywiście też poruszę, ale jeśli wybierzesz się do specjalisty, który zbada stan Twojej skóry i oceni, w jakim ona jest właśnie aktualnie stanie, czego jej potrzeba i nad czym będzie trzeba pracować, warto zrobić sobie już taki przekrój zabiegów na najbliższe 6 miesięcy albo nawet dłużej, czyli ten okres jesienno-zimowy, bo to jest bardzo dobry czas na to, żeby działać na przykład na przebarwienia, na przykład na zmarszczki i ujędrnienie skóry, na przykład na poprawę, generalnie poprawę jakości naszej skóry, albo na przykład na zmiany trądzikowe, czyli pamiętaj o tych zabiegach, bo zabiegi będą uzupełnieniem Twojej pielęgnacji. Pielęgnację stosujemy codziennie, a zabiegi są trochę tak jak oczyszczanie naszych zębów, piaskowanie zębów, czyli codziennie zęby myjemy 2-3 razy dziennie, a do dentysty chodzimy raz na pół roku i robimy generalne porządki. Więc tak naprawdę te zabiegi mogą super uzupełnić Twoją jesienną pielęgnację, ale tak jak powiedziałam, będziemy jeszcze do tego wracać. Przygotuj się na to, że w najbliższych filmach będę poruszać tematy związane z jesienną pielęgnacją, czyli na pewno będzie o kwasach, na pewno będzie o antyoksydantach, na pewno będzie o barierze lipidowej, na pewno polecę Ci skuteczne zabiegi i też skuteczne kosmetyki, które moim zdaniem bardzo fajnie sprawdzają się właśnie w jesiennej pielęgnacji. A jeśli masz ochotę, to mogę oczywiście opowiedzieć też o mojej jesiennej pielęgnacji, wieczornej, zimowej, planie zabiegowym. Daj koniecznie znać w komentarzach, a ja żegnam się już z Tobą i zapraszam na kolejne filmiki. Buziaki, pa!